Przemysław Figielski, Baumat Luxcom. Przemek, chyba w tym sezonie nie za bardzo potraficie zagrać normalnego meczu z tą czołówką, bo znowu dopiero w ostatnich minutach wyrywacie to zwycięstwo Dormarowi i znowu zostajecie w walce o mistrza. Tak, no trzeba przyznać, że w sumie tak samo jak ze Starówką, tak i dzisiaj musieliśmy ratować się grą w przewadze, co w sumie nie ukrywam, że drugi raz nam wyszło. Nie straciliśmy bramki, a strzeliliśmy w sumie na zwycięstwo. Kolejny ciężki mecz, no ale w sumie chyba już do końca będą same takie wyrównane mecze, bo zostało nam co jeszcze, Eurodrup teraz, bardzo ciężki mecz. Później zobaczymy, czekamy na Heringa potknięcie. Nie ukrywamy tego. No właśnie, powiedz mi, jak to wyglądało z waszej strony przy wyniku 2-4, kiedy no jednak wszystko wskazywało na to, że tym razem nie uda wam się zdobyć 3 punktów. Jak to wyglądało jakby z waszej strony? Czy rzeczywiście cały czas ta wiara była 100%, że jednak koniec końców sięgnięcie po to zwycięstwo? Tak, no wierzyliśmy cały czas w zwycięstwo. Wiemy w sumie, po co wychodzimy na boisko i cały czas dążyliśmy do tego, żeby jednak strzelić tą bramkę kontaktową. Później udało się na remis, no i w końcówce wydarliśmy zwycięstwo, gdzie w sumie Dormar już w sumie mocno się cofnął, co nam też ułatwiło grę w przewadze, gdzie mogliśmy rozgrywać i no mamy takich zawodników właśnie, którzy tam potrafią coś zrobić z przodu, strzelić, podać dobrze i to wychodzi, procentuje. Także gra w przewadze właśnie. Ten wynik sprawia, że cały czas idziecie łeb w łeb z dynamikiem, utrzymujecie się w tej walce o mistrzostwo, natomiast to o czym wspominałeś, za tydzień kolejny ciężki mecz z Eurodrobiem, z którym i Dormar, i Dynamik sobie radził. No ale wy też macie na pewno, macie podstawy do tego, żeby jednak z szacunkiem podejść chyba do tego rywala. No i jeszcze będziecie mieli okazję się spotkać z Piotrkiem Walaszkowskim, który wcześniej grał w waszych barwach. Jak ty się zapatrujesz na to spotkanie? Nie, no myślę, że z Eurodrobiem to będzie kolejny ciężki mecz. Eurodrób jednak bardzo dobrze gra piłką. Te wyniki nie zawsze im się tam układają, tak jakby wychodziło to z gry. Fakt, że Dynamik mocno ich tam zlał, że tak powiem, no bo 9-1 to jednak świadczy dużo o grze. No my postaramy się też jakoś, nawet jedną bramką, ale żeby cały czas, powiedzmy, naciskać na Dynamik i wywierać presję, że może oni jeszcze się potkną, a my dowieziemy zwycięstwa do końca i uda się wydrzeć to zwycięstwo w lidze. No i w sumie jak będziemy w strefie medalowej, to też będzie dobrze. Okej, dziękuję bardzo i powodzenia w kolejnych meczach.